Tem. 11:15. O kurwa. Kurwa, to pola. Blokada to rozjebało 4 minuty. Na służbę się spieszyłem, spokojnie. A ty mi mów lepiej, poczuj się, kiedy awans dostałeś. Nie dogoniłbyś mnie, 10:50. No ja wiem, że cię nie dogonił, macie. Chciałem do garażu od razu wjechać, ale mnie zarzuciło mnie. Wiesz jak jest, ja ludy. Dobra. Nie no, czujecie? Prowadziłem 10:80 za zakolakiem. A jak? 10:41. Jak my mamy Foxtrot? Nie. Foxtrot. Charlie 37. Witam państwa na służbie. Dobra, muszę sprawdzić. Kadet, pa, ja ci wsiądź i daj mi pokierować. Pokażę ci kurwa, jak się 6 km robi w 30 sekund. Buduję, zapnij pasy. Daj, przesiądź się na pasażera. Siadajcie. Pa, patrz. Ja się boję teraz. Spokojnie, patrz. Obserwuj, skup się. Mam ogólnie 8 kulek, bo nie wymieniłem pistoletu. Spokojnie. Uważajcie, skupcie się. Witam pana. Witam gracza. Dzięki Beniu za donata. Witam. Bez kolejnego 10:50. Ale spokojnie, jeszcze cię rozjebiemy, panowie. Jak po fiszu, jak na razie jedziemy. Ja jestem doświadczonym policjantem i no, ja przewiduję takie rzeczy. To jest 3 mile to. Boczkiem, spokojnie. O, ciachła, o tu akurat sierżant zaplusował. Nie będzie mnie Rudy wyzywał, ty. EJ! No kurde. Gdzie? Nie widzisz, na sygnale jadę? Bo bez trójek jedziemy, a to tak średnio. Spokojnie, panowie, sierżant się rozpierniczy i tak i tak, to ja mówię, no. Chociaż raz, ale musi. Zobaczcie, jakie to jest doświadczenie, patrzcie się, ciach, brak, zakręcić, patrzcie, pach, ciach. No, i to jest to, no. Tutaj offroadem troszeczkę, żeby tylko skrócić czas. No tak, dokładnie. Jest wszystko calculated, zobaczcie, prawie byśmy w most się bili, ale jednak, patrzcie się, patrz. Zapamiętajcie, to jest... Wiesz, sierżant czasami nie ma go często na służbie. To jest dla was dobra nauka. Że jak chcesz, to nawet największy chujowy kierowca jest w stanie tutaj pocisnąć. Patrz. Skupienie najważniejsze. Matematyki się nie uciekało. Sierżancie. Siema, Gorzu. Ja nie teraz długo znam, więc znam jego głos. Patrz, chcesz VMAX sprawdzić auta? No to jest 310 maksymalnie. Jesteś przekonany? Ogranicznik jak w skuterku. A co jak więcej zrobię? Co się dzieje? To dajesz mi 5000. Paco, możesz zrobić komendę 1050 czat. Dobra. Z chęcią będzie liczył ilość dzwonów. DD pozdro. O kurwa, nie mam w ogóle świateł. Widzisz coś? Kieruj mnie. Widzę, no ja nie mam soczewek i widzę wszystko idealnie. Dla mnie to jest jasno. Dobra, ile mówisz? 310? To pa teraz to robimy, kurwa. 310, czyli zapnij pasy. Może będzie. Zapnij pasy, kadecik. Zapinam. Klapeczku, zapnij te pasy, zapinam. Bo będzie... No co jest? No, 316 było! Było. O kurwa! Było. Na tym... A! A! Mówiłem, klapeczku, zapnij pasy. Ajajaj. Kurka woda. A! Na licznik patrzyłem. To jest zawsze zgubne. Licznik albo GPS, zapamiętaj. Cenna lekcja. Dziękuję. Wygrałem. Wygrał się, on wygrał. Ej, panowie. A myślałem, że przegrał. Odbiór. Który przeszukał ten bagażnik? Nie wiem, powiedział ktoś, że przychodzi tam w dwójkę, otwieraliśmy bagażnik. No ale w dwójkę to znaczy kto? No ja i tutaj tam. Ja wam mówiłem, że nie mamy podstaw do... No tak, tego. Ale sierżant tam powiedział, żeśmy przeszukali. Ja powiedziałem. No to rozdupcone auto. Dobra, wbij na rządowy na chwilę, co? Ale co to problem, jest w takie dość na rządowy? Dobrze, nie wbiję na rządowy na chwilę.
Bij za korak. Zaraz biję. Dobra, słuchaj teraz, klapeczku. Oddam ci te 5000, ale mówisz, że to był twój pomysł, żeby przeszukać to auto. Nie no, sierżancie, jestem kadetem. Klapeczku, słuchaj. Twój pomysł, a ja autoryzowałem. Albo będziemy współpracować, albo... No to nagana będzie, tyś grzebał w bagażniku, nie ja. No sierżancie, no ale ja taki rozkaz tam, ja tylko... Słuchaj, klapeczku, jest, rozkaz dostałeś... Rozkaz rozkazem. Dobra, wchodzisz na rządowy ze mną, słuchaj, klapuniu. Nie no, ja w sumie, sierżancie, ja go nie otworzyłem, Espinozek go otworzył, więc jak... No jak to woń tego Espinozy. Nie ma problemu tam. Sierżant nie będzie na Majorkę szedł. Nie, tylko na chwilę ten... Nie, bo się sierżant o Majorkę... Espinoza jedzie na Majorę za mnie. Nie. Przodom ma... No co ty? Szyb na 100% tego. Nie było u mnie, no. Szyb nie było wgnieciony, tył cały. Majorki patrz na przód, to jest cały. Auto, nie. U mnie nawet przód było obtuczone. Rozwalone. Przecież jeszcze sierżant nam tutaj kazał. Mówi, że przeszukajcie, że zobaczcie, jakie to rozdupczone jest. Dlatego przeszukiwamy. Ale ja wam mówiłem, że nie mamy podstaw, no mówmy się. Ale no, to jest podstawa, Rudy, no. Nie, no tak nie robimy, bo byśmy każdego złapali pago, wiesz? Ja wam mówiłem dwa razy, nie mamy podstaw, ale się odwróciłem, a to już pak ciach prachał to otwarte. Nie możemy tak robić ogólnie, Rudy, bo... ty jesteś stopniem niższy, kurwa. I ja widziałem, jak byłeś przeszukania na tej podstawie robione. No ja, nie. Ja też widziałem. No to ja ci mówię szczerze od serduszka, pago, no nie możemy, no. Jakby się kurwa bully dowie, to znowu będzie wojna. Lepiej nawet takich rzeczy nie mówić. No, ale prawda jest taka, że... To... Nie przesadzaj, że wojna, Rudy, ty. Nie no, prawda jest taka, panowie. To, że oni dealują, że tam staną, to my to wiemy, no ale to trzeba fajnie jakoś odegrać, nie? Jak jej nie ma, no to... My, Rudy, każdy samochód, który był... Wcześniej, jak ja byłem na policjancie, każdy samochód, który był gdzieś... rozdupcony stał, każdy samochód przeszukiwaliśmy, nawet jak nie było wezwania obok o narkotykach. No to okej, okay, no to wiesz, no. Ale może było kwestia tego, że to, że było gdzieś porzucone bardziej. W sensie nie, chodzi mi o to, że to było zaparkowane były, elegancko, a my jak czekaliśmy tak, auto, to było gdzieś tam no. Zaparkowane z dupy. No ale weź tutaj... Mówię, Tahari, no nas tak uczył bully, że nie możemy, nie? To znaczy? No, że jak stoi auto, no to nie przeszukujemy. Jak stoi na przykład na zakazie tam, czy coś, to i pożyczone jest, to możesz je w 100% tam przeszukać, aczkolwiek ten pojazd stał na parkingu, nie stał no właśnie, pożyczone. Dokładnie, bo on stał na parkingu dobrze zaparkowany i o to mi chodzi. Tak, chyba było bardziej jak było auto obite i gdzieś zostawione na niedozwolonym dokładnie. Miejscu. No nic, dostało się panowie tam, dobra, chuj z tymi narkotykami, tam oddam co ten hajs brudny. Słuchaj, a mnie byś dostał, bo ja właśnie miałem przy sobie i mnie teraz ktoś chyba ukradł. Co byś mnie dostał? Okradli mnie, jak byłem teraz na rządowym. Jak to cię ukradli? No miałem 50 tysięcy w kieszeni, kurwa mnie. Jak to cię ukradli? No nie znasz go. Jak to cię ukradli? Można to jakoś sprawdzić w logach, czy mnie klapek jakiś nie porobił? Kadek kurwa, porobi na 50 kloków, no nie. Taserem go, zakłuj i zapierdol mu ten hajs. 50 kloków miałem, gdzie są moje pieniądze? Ale tam jestem chyba wpisana jako poszukiwana, nie? Co ja ci... No co ty, jak nikt nie potrafi wpisywać tego. Nie ma mowy, ja cię zaraz, jadę, ja cię złapię tam, co ty, teraz to już masz przerąbane. Nie, to już nie ma. Co ale to? Ciekawe, to ja cię czemu, jakby zrozumiałbym... Pani Ewa Makarot, proszę nas zgłoś, proszę zgłosić się na komendę, raz. Ja bym zrozumiał. Zaraz. Ale udarowcu. No cześć, witam. Witam pana Żakolaka. Witam państwa. No, jak ale się podoba? Związaną sprawę tutaj, bo kolega uiścił opłatę, to już on tam ściągnie od swoich. Akademia właśnie się skończyła już? Wie pan co, chyba za niedługo się będzie kończyć. Co, a co ci śmieciarze tu robią? Znaczy, bo my mieliśmy sprawę, ale już... Oni ile łatają dziury. Klapuś, nie mów, przecież nie mów jak to są budowlańcy, czemu tak mówisz, Klapuś? Kadet się uczy dopiero, odpuśćcie mu. Słuchajcie, kadet się uczy, bądźcie wyrozumiali dla niego, pomyliła mu się śmieciarka z betoniarką, no, dajcie spokój. A ja przecież to ty powiedziałeś dzbanie. Przecież to ty powiedziałeś. Ja nie powiedziałem, a dzbanie to Janusz, do kogo powiedziałeś? No bo masz taką ciapkę podobną. Do tego. To żelazka bardziej, tego. A nie do dzbanka. O, widzisz? Zamiast i dzbanek.
Czapka Janusz, ty jest... za długo na tym Bałtykiem żeś kurwa siedział. Nie denerwuj, nie? Byłem na wyjeździe, teraz spokojnie, bo wróciłem, odpocząłem ci. Opierdoliłeś kukurydzę nad Bałtykiem? Zajebaję kurde kolbę. Panowie, jak coś, ja nie widzę nic. Kadecik, odwróć się plecami. I było tako. Będzie bitka. Dawaj go w betoniarkę wsadzimy, betoniarkę go Dobry jest ty, dobry jest, siema pikaj. Jagodzianki, kurwa. Kawa, herbata, frytki w karmelu. Dobre, dobre. Orzeszki w karmelu, frytki. Dobre, dobre. A wy się znacie? To ja się znam. Już pierwsze dni na wyspie, wiesz, zajebałem mu gonga od akupa. No i moje ochronne odzienie. Przepraszam. Spokojnie, jesteśmy ubezpieczeni. BHP mieliśmy. BHP mieliśmy, czy lauci. Ja mieliśmy. Ruty tam były.